Tak jest, moi drodzy. To musiało nastąpić. W dzisiejszym odcinku Polski komentującej Stanowski versus Janoszek. Zobaczmy, co na ten temat sądzą Polacy. Pan Bertolini prawdopodobnie promuje swoją najnowszą powieść. Tutaj mamy z dużych liter tytuł. Stanowski to jest kawał chuja, reszta dziada. Pan Bartosz docieka, bo... No i tutaj mam wyjaśnienie. Typie, wyrażam swoje zdanie. Czyli jednak nie powieść, czyli jednak wyraził swoje zdanie. Pan Paweł wyraża ogólną gotowość do konfrontacji, ale nie wie z kim. Kurde, pocisnąłbym jej serio, ale kim ona jest? Piotr. Brawo Stano, baba kłamie w żywe oczy i to jest okej? Okay? Została zdemaskowana, powinna wszystkich przeprosić, nawet mnie, bo co będzie, jak sobie coś zrobię? Tutaj pani Bogusława, co to ciebie człowieku obchodzi? Odczep się od tej dziewczyny, to jej sprawa? Powiedz coś o sobie, co zrobiłeś źle? I tutaj pani Bogusława przeżywa cały roller coaster emocjonalny. Przerażenie, niezadowolenie, przerażenie, niezadowolenie, przerażenie, niezadowolenie, przerażenie, niezadowolenie, ale na końcu na szczęście poprawa. Cieszymy się. Tutaj pan Adam komentarzem o treści. Tak, masz obsesję, frajerze, odrzuciła cię i się zemściłeś, frajerze. Pokazuje, jak działa mechanizm obsesji. Na przykład na punkcie słowa frajer. Pani Emilia pyta, nie dała mu? Amelia odpowiada, tak, jedyną wartością każdego człowieka jest seks. Dlatego, że nie chciała z nim uprawiać seksu, to stworzył ten materiał. Jaka ty jesteś durna, babo. Na co pani Emilia? Amelia, czemu nie zapytałaś, czemu mu nie dała? Tylko od razu stawiasz mnie w takim świetle. Tutaj pani Mira z zupełnie nowym, zdaje się, autorskim określeniem na osoby transpłciowe. Ten pani nieopatrznie poczyniła wkład do inkluzywności języka polskiego, także gratulujemy. Pani Iwona, prawdopodobnie bezpośrednio do Natalii, która czyta te komentarze. Dużo straciłaś, bo ja nie. Czyli dla wtajemniczonych pani Iwona i Natalia są prawdopodobnie uczestniczkami tej samej gry o sumie stałej. Pani Grazyna, osoba dociekająca prawdy, świadoma, z otwartymi oczami, dokonała śledztwa żółto-napisierskiego i wyautowała Stanowskiego, że to jest pojeb kosmiczny, czyli prawdopodobnie reptylianin, który nie ma swojego życia, to zajmuje się innych życiem. Zenujący frajer, czyli jego new age'owe ciągoty, żeby drogą medytacji osiągać zen. Niszczyć kogoś to motto Polaków. To faktycznie, to jest w trzeciej zwrotce hymnu, ale wy pewnie nie wiecie, bo kto znaczy tę zwrotkę, kurwa, patrioci. Szybka analiza psychologiczna ze strony pana Dal. Jakiś pierdol nie. Pani Krystyna, socjolog, wbija z ankietą. Zrobiła komuś krzywdę, tak czy nie? Głosujemy. Tu widzimy, że fani Barcy nie przepuszczą żadnej okazji. Nie, okej, okay, skłamała. Wszystkim kłamcą. Tak uchodzi, bo ludzie to tolerują. Nienawidzę. Pach, 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 pach. Kłamców. I kogoś to zdenerwowało jeszcze. Prawdopodobnie jakiegoś kłamcę. Tutaj na stronie Pudelka pani Halinka z rozbrajającą szczerością pisze. Ona jest moją bohaterką. Sama bym tak zrobiła, gdybym nie była brzydka. Tutaj na naszych oczach użytkownik True odkrywa swoją orientację. Na koniec użytkownik Blagierka proponuje komentarz dość bezpieczny, ciężki do podważenia. Natalia. Ja też z tym nie będę dyskutował, nie mam argumentów, więc kończę. Dziękuję za uwagę. I co, jak komuś się podobało, to można udostępniać. Nie wstydzić się. Do następnego.